Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Driver San Francisco i właśnie jadę w Camaro SS z 69 roku, bodajże. To jest ten model. I jadę na misję tenera, a później mam zamiar kupić sobie garaż, gdzie odblokuję kolejne samochody. Będę mógł je sobie kupić, żeby wykonywać misje poboczne, czy tam wyścigi i inne tego typu rzeczy. Misja tenera jest gdzieś tu nieopodal. Ciekawe, ile te Camaro wyciągnie. 199 km na godzinę? 200, 201, 202, 3, 4, 5. I z górki będzie pewnie 6. 6, 7, 8, 9, 10, 12. Uhoho, 16 km na godzinę. 216 km na godzinę. Nie jest to szał, no ale to jest już dosyć stary samochód, więc wiecie. Ok. I misję już mamy tutaj. Zobaczymy, co to będzie tym razem. All units, we've got reports of a hijacking. Ah, why has it always got to go down at the end of a ship? Well, that's where the action is, Jones. Looks like the target is a convoy of ammonia tankers on the freeway. Oops. Chyba trochę źle skręcił gościu na cutscence. Ok, jedę już w moim Challengerze RT. What the hell do they want with ammonia? All I know is this stuff stinks and goes up like rocket. And we better make sure it doesn't fall into the wrong hands. I drift, wow, jaki długi. Ups, mamy już tutaj cysternę. It's gotta be one of the hijacked rigs. They must have cysterna, uszkodzenia, nie ma problemu. Time to take that tanker down. Moje ulubione zajęcie w tej grze. Jedno z ulubionych, wow. Na czołówę, ohohohohoho. Uwaga. Nieźle. Nieźle rypło, co? Damn! Wish I could do that. We've got two more tankers under hostile control. I'm sending you locations now. Okay, lecimy. Ktoś mówił, że dziwnie tutaj wygląda nitro w tej grze. To nie jest nitro, to jest po prostu takie, nie wiem, główny bohater jakby tak popycha samochód. Wynika to z jego mocy, o, może tak. To jest po prostu taki przyspieszacz, no. Dużo on też przyspieszenia nie daje, ale zawsze coś tam jest, tak? Dobra, 600 metrów do celu. Okej, okay, i gdzie jest ta ciężarówka? Pewnie na autostradzie będzie, tak? Jest, są dwie. Two tankers and one of me. I've beat worse odds. Mamy tu autobus. Pięknie. Uwaga. Boom. Ohoho. Dobra. Teraz się czymś rozpędzimy. Fajnym. O ile o, jest znowu ciężarówka, ale jest też straż pożarna. Właściwie to kilka straż pożarnej. Ale chyba ich nie zderzę, bo tutaj będzie. Ach! Są pieprzone wysepki. Wow, jak mu koła odleciały. Oh jeez. One tanker to go. Dobra, jedną cysternę załatwiliśmy. Tym już tu nie wykręcę, ale tu mamy drugi autobus. Autobusy są wolne jak cholera. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze czymś trzeba tu uderzyć. I boom. Oh. Better check in with Jones. Nic teraz? Ale rypło nieźle. Okej. Okay. Zatrzymane cysterny z amoniakiem. Nie wiem, czy wiecie, ale amoniak służy też do. Służy też jako czynnik chłodniczy w dużych. No, ciekawe, że gościu to przeżył jeszcze i został aresztowany. Amoniak służy jako czynnik chłodniczy w dużych jednostkach chłodniczych po prostu, w przemysłowych, tak? Chwileczkę. Więc dokończając myśl, w dużych takich przemysłowych urządzeniach. I don't want to raise false hope, detective. Okay.
Rozdział 4, polowanie. I... O, mam jakąś cutscenkę. Co to będzie tym razem? Stoi sobie Tanner i jego partner przy samochodzie. Jones, that's bad news. Jericho and WMD. No kid. Look, when we took the call, I didn't think we'd be stopping a terrorist threat. But we stopped him, right? No, we won't change his plans so easily. This is big. O kurde. No ładnie. Fajnie to wszystko wygląda. I zdaje się, że odkryłem już kolejną część miasta. A tak na marginesie, po drogach jeżdżą już Vipery i Jaguary XKR-y, także jest naprawdę sporo, naprawdę spoko. Viper pojawia się dużo, dużo rzadziej oczywiście niż Jaguar XKR na przykład, czy inne fajne samochody. Ale słuchajcie, to jest... kurczę, szkoda, że nie mogę dalej oddalić sobie, ale tego obszaru ja jeszcze chyba nie miałem odblokowanego. W każdym razie tutaj jest warsztat, który chciałem sobie kupić. Kup. Za 5000 tylko, a ja tyle zbierałem tej waluty tutaj w grze. Dobra, ulepszenia. Zależy mi na tym, żeby mnożnik pasek umiejętności wydłuża pasek o 20%. Mogę to kupić? Aha, to jest kupione. Ładowanie. To trzeba kupić. Wow, sporo to kosztowało. Chwileczkę. Pojazdy. No i dobra, zobaczmy, co tu mamy za pojazdy teraz do kupienia. Aston Martin, nie ma nic. Tutaj jest TT. Z Cadillaców coś fajnego jest? Nie. Chevrolet. Aha, jest Chevelle SS. Jest Corvette za 100 tysięcy. No mało mi brakowało, już bym kupił Corvette. Mogę kupić Camaro, a zobaczymy jeszcze, czy coś jest ciekawego. Mogę kupić Challengera, on jest wolny. Co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Fordy. Jest Ford Mustang Convertible. Jest Gran Torino. Jest Chevy GT500. Jest Ford GT. Dobra. Jaguar jest tylko XFR, to jest jednak, a nie XKR. Ciekawe. Lancia. Maserati. O proszę. Jest... wow, Nissan GT-R. Kupuję od razu. To jest fajna bryka. Świetnie. Wybieram go i wychodzimy z garażu. No to super. Teraz będę mógł robić te wszystkie wyzwania właśnie tym autem. Super. Oh yeah! To jest to. Tu mamy jakieś zawody, znaczy jakiś wyścig chyba do tego GTR-a, zgadza się? Chyba tak. Co to będzie? Sprint do ratusza. No zobaczmy. Niedużo punktów się za to dostaje, ale zawsze. No mam nadzieję, że będę tutaj uczestniczył moim GTR-em pięknym. Zaraz się okaże. Nie, MP4. Aha, tu jadę sam. I będzie ostry nawrót teraz. O, 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 jak dziwnie się tym jeździ. Jeez. Ej, ale tu nie ma w ogóle ruchu ulicznego, cholera. O, da się to powtórzyć? Rozpocznij od nowa. Powtórzę, bo dziwnie się tym samochodem jeździ. On jest, nie wiem, ani się nim nie da driftować, ani się też w zakręt bez poślizgu wejść nie da. To jest takie trochę dziwne. Zaraz zobaczymy, jak teraz to pójdzie. O Jezus, ale dziwnie. Bez kitu. Ale szybki jest skubaniec mimo wszystko.
Oho! Jezus! Ależ on ma dziwne kąty przy driftowaniu. Trzeba nim... Śmieszny jest samochód w prowadzeniu. Nieźle. Okej. O! Ale murek, kurczę, nie widziałem go w ogóle, był w takim cieniu. Tutaj mamy skok, ja go ominę, bo zaraz będzie skręt w lewo. Nie potrzebuję tracić przyczepności. Okej. I... Kurde, mało czasu mi zostało chyba. Chociaż to już 11 checkpoint, także to spokojnie powinienem zdążyć. 12 to jeszcze 2. Jadę teraz przedostatni. No ciekawe wyzwanie. Ciekawe, takie było podświetlone, widzieliście. Dosyć widoczne na minimapce. O! No i dobra. Udało mi się ukończyć. Dostałem 2000, 4000 w sumie, bo jakiś tam rekord osiągnąłem. Ale ten rekord wynika z tego tylko, że nigdy wcześniej tego wyścigu nie jechałem, w ogóle tego wyzwania. Więc fajnie, dostałem plus 2000. Tutaj mamy jakiś wyścig, to pewnie u tych gówniarzy. Wow! So, we're up against Minnesota, New Mexico, Nevada. We didn't start this to be a street racing team, man! Teraz będą offroadowe wyścigi, no proszę. W centrum San Francisco, ciekawe co? Oh jeez. Here to save your ass again, am I? Huh? This is your last race. Let's win it. Kurde, fajnie ten buggy wygląda. Ale powiem wam, że gra mi chyba tutaj zwolniła do 15 FPS-ów teraz. I on się bardzo ciężko nagrywa. Nawet jak nagrywam teraz w tym okienku, to strasznie zwalnia. I to nie wynika z tego, że mam słaby sprzęt, tylko nie wiem, z jakichś ograniczeń wynikających z kompatybilności gry z systemem, albo nie mam pojęcia z czym jeszcze. Ale po prostu jest kiepska pod tym względem. Kurde, ale i tak fajnie to wygląda. Mam na myśli te koła, jak chodzą na tych, na tym piasku, tak podskakują. Ładne to jest. O kurde, zdążę przed autobusem? O, zdążyłem. Kurde. Ojej, chyba będę musiał zrestartować grę, bo normalnie bardzo ciężko się nagrywa teraz. Jak jest takie spowolnienie śmieszne. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale strasznie to wygląda, bez kitu. To nie wynika z tego, że jadę po prostu wolniej na bezdrożach. Tylko coś się z grą dzieje, no po prostu ona jak dłużej się w nią pogra, to zaczynają się jakieś wałki dziać, no. Wcześniej czegoś takiego nie było, jak grałem na innym systemie, teraz jest porażka. Okay, we won. Now we retire. Just enjoy it. End of racing. Go to college. Zobaczcie sobie. O. Nic, muszę zrestartować grę. Chwileczkę. Okej, okay. I pojedźmy sobie na następny wyścig. Tym razem odblokuję Vipera ACR-a. I zdaje się, że będę jechał moim Nissanem GTR-em R35. Tak jest. I będę się ścigał z dwoma Viperami. Aha, bo to jest wyścig grupowy. Wow. Ale pędzą te Vipery, cholera. O, tym Nissanem, wiecie jak ciężko się driftuje? Masakra. No dobra. On ma napęd na 4 koła, ja wiem, ale kurczę. W tej grze i tak powinien fajnie driftować, ale jest ciężko. Dobra, zobaczmy co ten mój... Ford GT!
mojego kolegi z teamu. Zobaczcie. Który to będzie checkpoint? Zaraz zobaczymy. Fordem GT już się dużo lepiej jeździ. Mamy tu 5 na 14, ok. Teraz ostro skręcamy. No, Fordem GT dużo lepiej się już driftuje. Ok. No to robimy tak. Tu mamy coś większego. O. I. BUM! O! Jak mi przykro. O! Trochę nie pykło. Niedobrze, są dwa Vipery zaraz przy moim Nissanie. To niedobrze, niedobrze. Dobra, co tu mamy? Mamy tu ciuchcie, świetnie. Oj. Za mało to zwrotne było niestety. Kurczę, znowu mamy tą żółtą popierdziawkę. Niedobrze, oj, ciężko będzie z nimi wygrać, widzę. O, jednego już wyeliminowałem. Dobra, to teraz tylko przegonić tego gościa. Został jeden zawodnik. 11. O kurde, ale skubaniec, zobaczcie. No nic, trzeba sobie trochę pomóc. Przed końcem wyścigu dosłownie. Ole pędzą, o skubańcy. Zaraz, tutaj mamy coś większego. BUM! O cholera. I uwaga. O! Będzie problem. No to uwaga. Honey, let me finish. And they were blown away. Szybko do tego. Nie da się ich zderzyć w ogóle, czy tego nie czerwonego gościa. Musimy to jakoś wygrać w ten sposób. Udało się. 25 tysięcy tych kredytów, sporo. No i odblokowałem Vipera ACR-a. Viper STR10 ACR wersja. To bardzo dobrze. Dobra, ten wyścig mamy zaliczony. Co tu jeszcze jest do zrobienia? Tu mamy, co tu mamy? Pontiac Trans AM. A zobaczmy sobie. Pewnie też tu. A nie. Aha, dobra. Też będę jeździł moim Nissanem. Jego sobie wyposażyłem. Ale to nie będzie wyścig. Tutaj trzeba przejechać punkty kontrolne. No to nie będzie trudne zadanie. Viper ten, mój Nissan jest naprawdę bardzo szybki. Tylko z driftowaniem mu coś nie idzie. On bardziej nadaje się chyba do power slide'ów niż do driftowania. Juhu! O! Jaka jazda w tej grze, nie? I znowu skok! Bardzo chętnie. Świetnie! Okej. O, jadę naprawdę szybko, 240 km. No, godzinę! Ale powiem wam, że w ogóle ten samochód nie da się nim zarzucić, ale też skręt nie jest zbyt mocny. No, zarzucić jest ciężko. Okej, i... O! Kurde. Okej. 14. 14 punkt już przede mną zaraz, także to już będzie koniec tego wyzwania. Pięknie! Zaliczone. Trochę tych kredytów dostałem, to nie jest dużo,
ale już niedługo będę mógł sobie kupić Corvette Z06, a to już jest naprawdę niezły wariat, powiem wam szczerze. Dobra, bo już mam ją odblokowaną w tym, w moim nowym garażu, że tak powiem. Chwileczkę, jeszcze tu chcę jakiś wyścig ogarnąć. A nic nie widzę tutaj ciekawego, szczerze mówiąc. No dobra, tutaj są jeszcze jakieś wyzwania, wyścigu nie widzę, którego jeszcze bym nie robił. Chodzi mi o te poboczne wyścigi. Tutaj mamy Pontiaca GTO The Judge? Judge? Jak to się czyta? Judge, chyba. Zapomniałem, ale to kojarzę z tego filmu Sędzia Dredd, tylko nie pamiętam jak to się czytało. O! Murek! Ej, gdzie ja pojechałem? Cholera! Ten autobus zasłonił mi drogę i nie widziałem następnego punktu. Bum! To nie dam radę. Wyskok! Aj, nie zdążę. Okej, okay, i... No i prawie się udało, byłoby ładnie. Mówiłem, że ten samochód jest bardziej do power slide'ów niż do driftowania. Widzicie, takie ślizgi robię długie, prawda? To trzeba się mocno rozpędzić. O! Taki wall ride. Ja skręcam na maksa w prawo, a i tak nie da rady wyrobić na takim długim zakręcie, na tym takim długim łuku. No musicie sobie wyobrazić, jaki ten skręt jest tutaj słaby, prawda? O, o! O, Jaguar XFK chyba. Nie XKR. XFK, no. Tutaj nie ma XKR-a, z tego co zauważyłem. A on bardzo podobny jest do XKR-a. XKR to jest po prostu chyba jakaś mocniejsza wersja, zdaje się. Albo właśnie. XKR to może być wersja z Wielkiej Brytanii, a XFK to może być ze Stanów Zjednoczonych, bo z tego co widzę, to tutaj mamy w tej grze i w Jaguara kierownicę po lewej stronie, a nie po prawej, jak to jest w samochodach brytyjskich. Okej, okay, pięknie. Jazda z punktami kontrolnymi. No jakoś to wyszło. Aha, tak on wygląda, GTO. Jest trochę inny niż myślałem. Co tu jeszcze mamy ciekawego? O! Wykonajmy sobie jeszcze może ostatnie wyzwanie. Udowodnij to w teście. Zobaczymy, co to za test. O nie, tylko nie mówcie, że to jest te filmowe wyzwanie, bo ja tego nie umiem. Cholera! Jak ją... No jak? Dobra, udało się. Zawrót to 180, dobra. To będę wiedział. No i powinno zaliczyć, czemu nie zaliczyło mi zwrot o 180? Co za beznadzieja. No i co? Boże. I co jeszcze slalom? Slalom to pewnie między słupami, no ale to beznadziejnie mi to wyjdzie. Zresztą do cholery nic nie widzę w tym zasranym parkingu. I slalom też nie, okrążenie, nie wiem o co tu chodzi, bez kitu. Trzeba to jakoś zajebiście zrobić, a nie umiem. A pierdziele to. Za trudne to jest dla mnie, za trudne, po prostu za trudne. Pewnie jest jakiś mistrz na YouTubie, który to super by wykonał, ale nie ja, nie ja, biedny Lucek, nie. No dobra. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną w tym odcinku. Zapraszam was na kolejny z... Ej, nowe Audi A4. A, widzicie, nowy samochód się odblokował. Challenger, zobaczcie. No nic, zapraszam was do następnego odcinka w Driver San Francisco. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa.